Proroctwo Jonaszowe, rozdział pierwszy. I stało się słowo Pańskie do Jonasza, syna Amaty, mówiąc: Wstań, idź do Niniwy, miasta tego wielkiego, a wołaj przeciwko niemu, bo wstąpiła złość ich przed oblicze moje. Ale Jonasz wstał, aby uciekł do Tarsu od oblicza Pańskiego, a przyszedłszy do Joppen, znalazł okręt, który miał iść do Tarsu, a zapłaciwszy od niego, wstąpił nań, aby płynął z nimi do Tarsu od oblicza Pańskiego. Ale Pan wzruszył wiatr wielki na morzu i powstał wicher wielki na morzu i stało się, jakoby się okręt rozbić miał. A żeglarze, ulększy się, wołali każdy do Boga swego, a wyrzucali do morza to, co mieli na okręcie, aby ten lżejszy był. Ale Jonasz zszedł był na stronę okrętu, a położywszy się, spał twardo. Wtedy przystąpił do niego sternik i rzekł mu: Cóż czynisz ty, ospalcze? Wstań, wołaj do Boga swego, o was nać wspomni Bóg na nas, abyśmy nie zginęli. Wtedy rzekł jeden do drugiego: Chodźcie, rzućmy losy, abyśmy się dowiedzieli, dla kogo to złe na nas przyszło. Rzucili tedy losy i padł los na Jonasza. I rzekli do niego: Powiedz nam, proszę, dla kogo to złe przyszło na nas? Coś za rzemiosła? Skąd idziesz? Z którejś ziemi i z któregoś narodu? I rzekł do nich: Jestem Hebrajczyk, a boję się Pana Boga Niebieskiego, który stworzył morze i ziemię. Wtedy się zlękli mężowie strachem wielkim, a dowiedziawszy się mężowie oni, że od oblicza Pańskiego ucieka, bo im był oznajmił, rzekli do niego: Cóżeś to uczynił? Nadto rzekli do niego: Cóż z tobą uczynimy, aby się morze uspokoiło? Bo się morze im dalej, tym bardziej burzyło. Wtedy rzekł do nich: Weźmijcie mię, a wrzućcie mię w morze, a uspokoi się morze przed wami, gdyż ja wiem, iż dla mnie to wzruszenie wielkie na was przyszło. Ale oni mężowie robili wiosłami, chcąc się do brzegu dostać, wszakże nie mogli, bo się morze im dalej, tym więcej burzyło przeciwko nim. Wołali tedy do Pana, mówiąc: O Panie, prosimy, abyśmy nie zginęli dla śmierci męża tego, ani wkładaj na nas krwi niewinnej, boś Ty, o Panie, jako chcesz, tak czynisz. Zatem wzięli Jonasza i wrzucili go w morze i uspokoiło się morze od wzburzenia swego. Bali się tedy mężowie strachem wielkim Pana i ofiarowali ofiarę Panu i śluby czynili. Jonasz, rozdział drugi. Lecz Pan był nagotował rybę wielką, żeby pożarła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach onej ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz Panu Bogu swemu we wnętrznościach onej ryby i rzekł: Wołałem z ucisku swego do Pana, a ozwał mi się. Z głębokości grobu wołałem, a wysłuchałeś głos mój. Boś mię wrzucił w głębokość pośrodek morza i rzeka ogarnęła mię, wszystkie nawałności Twoje i powodzi Twoje zwaliły się na mnie. Jużem był rzekł: Wygnanym jest od oczów Twoich, wszakże jeszcze będę patrzał na Kościół Twój święty. Ogarnęły mię wody aż do duszy, przepaść mię ogarnęła, rogorzem obwiniona była głowa moja. Wstąpiłem aż do spodku gór. Ziemia się zaworami swemi zawarła nade mną na wieki. Tyś jednak wywiódł z dołu żywot mój, o Panie Boże mój. Gdy ustawała we mnie dusza moja,
Wspomniałem na Pana. Modlitwa moja przyszła do Ciebie, do świętego Kościoła Twego, którzy pilnują marności nikczemnych, pozbawiają się miłosierdzia Bożego, ale ja z głosem dziękczynienia ofiarować Ci będę, co ślubował, spełnię. Od Pana jest obfite wybawienie. I rozkazał Pan onej rybie, a wyrzuciła Jonasza na brzeg. Jonasz, rozdział trzeci. Wtedy się stało słowo Pańskie do Jonasza powtóre, mówiąc: Wstań, idź do Niniwy, tego miasta wielkiego, a każ przeciwko niemu to, co ci rozkazuję. Wstał tedy Jonasz i poszedł do Niniwy według słowa Pańskiego. A Niniwę było miasto bardzo wielkie, na 3 dni drogi. Wtedy Jonasz począł chodzić po mieście, ile mógł za jeden dzień ujść, i wołał, mówiąc: Po 40 dniach Niniwę będzie wywrócone. I uwierzyli Niniwczycy Bogu, a zapowiedziawszy post, oblekli się w wory, od największego z nich aż do najmniejszego z nich. Bo gdy ta rzecz przyszła do króla Niniwskiego, powstawszy z stolicy swojej, złożył z siebie odzienie swoje, a oblekszy się w wór, siedział w popiele. I rozkazał wywołać i opowiadać w Niniwie z dekretu królewskiego i książąt swoich, tak mówiąc: Ludzie i bydło, woły i owce, niech nic nie ukuszają i niech się nie pasą i wody nie piją, ale się niech okryją worami ludzie i bydło, a niech do Boga gorliwie wołają, a niech się obróci każdy od złej drogi swojej i od łupiestwa, które jest w ręku jego. Kto wie, jeśli się nie obróci Bóg, a nie użali się tego, nie odwrócili się, mówię, od popędliwości gniewu swego, abyśmy nie zginęli. I widział Bóg sprawy ich, iż się odwrócili od złej drogi swej, i użalił się Bóg nad tym złem, które rzekł, że im miał uczynić, a nie uczynił.